Milestone przyzwyczaił nas ostatnio do ewolucji swoich kolejnych części MotoGP i oczywiście w tą dobrą stronę. Wygląda na to, że odsłona oznaczona numerkiem 23 wywróci wszystko do góry kołami, a ja pierwszy raz mam mocno mieszane odczucia co do zmian. Zapraszam Was do recenzji MotoGP 23 w wersji preview. Ostatnie części MotoGP stawały się coraz bliższe realizmowi. Milestone pieczołowicie dopracowywał kolejne elementy, poprawiając grę w każdym kolejnym roku. Przyzwyczajony do tego i jednocześnie darzący Włochów jakimś zaufaniem, spodziewałem się po prostu kolejnej, solidnej, bardziej dopracowanej części, która zapewni nam wszystkim kawał świetnej rozrywki. Niestety, po kontakcie z MotoGP 23 w wersji preview poczułem pewien niepokój. Oczywiście wersja preview oznacza, że to nie jest kompletna gra, posiada swoje błędy, o których wiedzą twórcy i z pewnością zostaną one wyeliminowane, a do premiery może się jeszcze wiele zmienić. Mając tą wiedzę na uwadze, możemy w końcu zaczynać. Do testów grę w wersji na PC otrzymałem od polskiego wydawcy Playon, za co bardzo gorąco dziękuję. Formuła MotoGP 23 nie uległa zmianie. Nadal ścigamy się w najwyższej serii motocyklowej na oficjalnej licencji Mistrzostw Świata w kategoriach Moto 3, Moto 2, Moto E i przede wszystkim MotoGP. W wersji preview miałem tylko dostęp do klasy królewskiej, więc też na niej się skupimy. Choć na tym etapie miałem jedynie możliwość sprawdzenia pojedynczego wyścigu, czasówek i MotoGP Academy, w którym uczymy się torów zaliczając na złoty medal kolejne sektory, to myślę, że warto wspomnieć o trybie kariery, który pojawi się w pełnej wersji gry, a który zapowiada się dość ciekawie. Twórcy informują, że rozwój naszego zawodnika ma być zbliżony do prawdziwego życia, co oznacza, że będzie zależny od naszych specyficznych umiejętności oraz podejmowanych decyzji. Podobno każdy team ma rozwijać się w zupełnie inny sposób. Brzmi ciekawie i choć zwykle idę w stronę e-sportu i nie korzystam już z tego trybu, to chętnie sprawdzę, jak twórcom wyszła nowa formuła. Do kariery jeszcze wrócę przy okazji AI, a teraz dodam jeszcze, że MotoGP 23 będzie jeszcze zawierało standardowo edytor numerów, kasków itd., split screen oraz oczywiście tryb sieciowy z funkcją crossplay i podobno nowym systemem rankingowym. Dla mnie jednak najważniejsze jest, aby serwery w końcu były stabilne, a już na pewno takie, które pozwolą ukończyć każdemu wyścig, a jak wiemy, z tym od kilku lat jest spory problem. Co nowego w MotoGP 23? Oprócz zmian w trybie kariery, o których tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele, nowością są oczywiście sprinty i wyścigi flag to flag. Sprinty to po prostu krótsze wyścigi, które Dorna wprowadziła do serii w tym roku, a które zapewniają naprawdę świetne widowisko. Oczywiście sprinty działają tak jak należy, niezależnie od dystansu do przejechania, jaki sobie ustawimy. Tak, nawet jak wybierzemy wyścig na dystansie zaledwie 3 okrążeń, to gra sprint skróci nam do 2 okrążeń. Największą zmianą są jednak wyścigi flag to flag. Polegają one na przesiadce na drugi motocykl w trakcie wyścigu podczas drastycznej zmiany warunków pogodowych. Choć takie rzeczy w prawdziwym MotoGP dzieją się już od wielu lat, to w grze możemy doświadczyć tego po raz pierwszy. Od razu zaznaczę, że taki wyścig można rozegrać dopiero przy dystansie 25% pełnego wyścigu i nie jest on tak losowy, jak mogłoby nam się wydawać, bynajmniej w takiej wersji gry. Nie wiem jak będzie w karierze, ale w pojedynczym Grand Prix sami musimy wybrać taką opcję jeszcze przed wyścigiem, więc niestety element zaskoczenia odpada. Mamy oczywiście dwie możliwości. Możemy zacząć wyścig na suchym torze i zmienić motocykl w momencie, gdy się rozpada, lub na odwrót. Oczywiście od ogłoszenia przez grę, że wyścig zmienia się na mokry lub suchy, sami decydujemy o tym, w którym momencie zjedziemy do alei serwisowej, aby zmienić maszynę z oponami i ustawieniami na nowe warunki. Zwykle dobrze jest zrobić to od razu, gdyż przeciągając na pierwszych oponach niczego nie ugramy. Wspomniałem o ustawieniach, prawda? No właśnie, jako że wyścig jest z góry ustawiony na flag to flag, przed jego rozpoczęciem możemy wybrać osobny setup dla motocykla na suchy tor, jak i na mokry. W samym wyścigu cała procedura odbywa się automatycznie. Wjeżdżamy do alei serwisowej, przejmuje nas autopilot i oglądamy krótką scenkę, jak nasz zawodnik dojeżdża do swojego garażu, przeskakuje na drugi motocykl i ponownie wyjeżdża na tor. Odzyskujemy kontrolę nad maszyną po wyjeździe z pitlane. Ogólnie jest to fajne urozmaicenie, a będzie jeszcze lepiej, jeśli w trybie kariery faktycznie będzie się to działo całkowicie losowo i nie będziemy mieli tak naprawdę pojęcia, jaki wyścig nas czeka. Trzymam kciuki za takie rozwiązanie. Kolejną nowością jest możliwość dostosowania ustawień kamery. Oznacza to, że wybierając na przykład widok zza motocykla, możemy sami dobrać kąt nachylenia, przybliżenie lub oddalenie widoku i kilka innych opcji. Mam też dobrą wiadomość dla początkujących graczy. Milestone opracował nowy system Neural Aids, który ma za zadanie pomóc wejść w bądź co bądź trudny gameplayowo świat wyścigów motocyklowych. Z
Sprawdziłem tą funkcję i wygląda na to, że sztuczna inteligencja nie tylko pomaga nam hamować, przyspieszać, ale także skręcać i trzymać jakąś linię w zakręcie. Niestety w moim przypadku się to nie sprawdziło, gdyż ja mam opracowane zupełnie inne punkty hamowań i linie przejazdu, więc czułem, że gra mi próbuje bardziej przeszkadzać, ale wierzę, że dla całkowicie nowych graczy będzie to coś pomocnego. Niestety teraz przyszedł ten moment, w którym muszę wyrazić swoje niezadowolenie. Wcześniej wspomniałem, że przy okazji AI wrócimy do kariery. Już tłumaczę, w czym rzecz. Pomimo informacji od Milestone, że AI na tym etapie działa poprawnie i wymaga jedynie odrobiny szlifów do premiery, to muszę się zapytać, czy twórcy Milestone i ja graliśmy w tą samą grę. W ostatnim spocie reklamowym MotoGP23 spory nacisk został położony na e-sport i rozgrywkę online. W tym wypadku wcale bym się nie czepiał botów, ale nie wszyscy mają ambicje zostać najszybszymi na świecie, a jedynie czasem po niedzielnym wyścigu chcą usiąść na kanapie przed telewizorem i odrobinę się zrelaksować. Z całym szacunkiem dla moich ulubionych twórców, ale obecny stan AI nie nadaje się do wydania. Jazda sztucznej inteligencji to jeden wielki chaos. Pamiętam, jak w MotoGP22 na poziomie Xtreme 120% toczyłem epickie pojedynki. Komputerowi zawodnicy wyprzedzali, unikali zderzeń, trzymali równe linie, jedno dobre tempo, a jazda była po prostu przemyślana. Dawało to naprawdę sporo frajdy. Tutaj AI nie liczy się z niczym. Pierwsze okrążenie to walka o życie. Boty skręcają chaotycznie, rzuca nimi z lewej na prawą, ciągle się ze sobą zderzają lub zwyczajnie pchają się na siłę. Gdy sytuacja się ustabilizuje, a nam uda się przetrwać, to nic sobie nie robią z tego, że mają nas przed sobą. Taranują nas bez najmniejszych skrupułów, co jest niezwykle frustrujące. AI jest bardzo niestabilne, jeśli chodzi o jazdę. Przede wszystkim niezależnie od tego, co zrobimy i jak ustawimy motocykl, zawsze przyspieszają lepiej od nas. Jeszcze żadnego bota nie wyprzedziłem na prostej, za to bez problemu straciłem tam kilka pozycji. Ot tak. Są też momenty, że hamują z kolei o wiele, wiele za wcześnie, co powoduje, że to tym razem my najczęściej się na nich rozbijamy. W kontekście kariery zmierzam do tego, że jak tak będzie wyglądała jazda AI, to niestety, ale jakkolwiek fajny nie byłby ten tryb, to nie będzie żadną przyjemnością uczestnictwo w nim. Mam nadzieję, że Milestone, mając na myśli doszlifowanie AI, poprawi to, co wymieniłem. W innym wypadku gra z botami będzie po prostu męcząca. Wisienką na torcie jest oczywiście model jazdy, jaki został zaimplementowany w MotoGP23, a ten sprawił, że mam niesamowicie mieszane odczucia. Motocykl ma nowy sposób zachowania. Podczas dodawania gazu zawodnik prostuje maszynę. Im mocniej dodamy gazu, tym mocniej się odprostowuje. To jest fajne, bowiem faktycznie rozmawiając z wieloma zawodnikami motocyklowych Mistrzostw Polski, a także z instruktorem jazdy torowej Jarkiem Jakubowskim, rzeczywiście, przy takiej mocy, jaką mają litrowe maszyny sportowe, siły działające na motocykl sprawiają, że wyrywa go do przodu, jednocześnie stawiając go do pionu. Tylko że gra ma swoje momenty, gdzie zamiast czuć frajdę, to znów czujemy z tego tytułu frustrację. Przede wszystkim są tory, które mają długie łuki i tam ciężko jest utrzymać dobrą linię, a już na pewno trudniej jest wcześniej przyspieszyć, ponieważ zaraz motocykl leci do pionu i zmierzamy w stronę pobocza lub daleko na zewnętrzną zakrętu. Jazda po Katalonii, która zawsze sprawiała mi frajdę, tutaj była dla mnie męcząca i frustrująca. Czułem, że były momenty, w których mogłem już przyspieszać, ale gra skutecznie mnie przed tym powstrzymywała. Okej, ale skoro takie zachowanie motocykla ma pokazać, że ta moc i siły wyrywają nas do przodu, to dlaczego nie czujemy tego na reszcie motocykla? Mam tu na myśli, że jest on niesamowicie stabilny i przyczepny. Motocykl tak klei się asfaltu, że nawet na kontroli trakcji TC2, dodając naprawdę ostro gazu, nie jesteśmy w stanie liczyć na jakiś uślizg tylnego koła. Motocykl potrafi robić się niestabilny ewentualnie na hamowaniach, które swoją drogą też uległo zmianie. Gra przez to stała się bardziej łatwa. Może to zabieg, aby trafić do większego grona casualowych odbiorców, tyle że ci pewnie pograją z botami i to jest kolejna sprawa, że AI potrafi przyspieszyć już w środku zakrętu, ale bez wynoszenia na zewnętrzną i perfekcyjnie trzymając linię. Ale gdy my tak zrobimy, to natychmiast nas wynosi i zaczynamy tracić. To już jest trochę bez sensu. Ten model na pewno lepiej sprawdzi się w walce online i w e-sporcie, gdy wszyscy realni gracze będą mieli takie same warunki. Hamowanie stało się znacznie mocniejsze, zwłaszcza na tarczach 355 mm. Możemy teraz hamować dobre kilkanaście metrów później, mocniej, głębiej i zmieścić się bez problemu w zakręt. Niestety tylny hamulec to dalej zabawa bez konsekwencji. Możemy go wciskać nawet w pełnym złożeniu i nie stanie się nic niepokojącego. Tarcze szybciej się nagrzewają, więc od pierwszych okrążeń możemy szaleć, z kolei opony potrafią się często za szybko przegrzewać, zwłaszcza softy. Moje kolejne zastrzeżenie to lekkość motocykli. Kompletnie nie czuję, że skręcam bądź co bądź ważącą coś maszyną.
Okej, wiem, że motocykle MotoGP są sporo lżejsze niż taki motocykl klasy Superbike, ale tutaj naprawdę czuję, jakbym w szykanie machał kartką papieru, a nie konkretną maszyną. Swoją drogą zawodnik tak szybko robi przekładki w szykanach, że zaczyna to przypominać coś na kształt gry zręcznościowej, a nie symulacji. Trochę mnie to martwi, bowiem w MotoGP 22 naprawdę to wszystko było świetnie oddane. Ostatnia sprawa, która nie może mi dać spokoju, to różnice między motocyklami. Przy funkcji Balance Off powinienem czuć różnicę między Yamahą, Hondą, Ducati, Aprilią, KTM-em czy GasGasem. W osiągach nawet tak jest, ale nie w odczuciu prowadzenia. To znaczy naprawdę w bardzo minimalnym stopniu. W poprzedniej odsłonie bez problemu mogłem wskazać mocne i słabe punkty poszczególnych motocykli, o czym nawet nagrałem wideo. Ba! Można było nawet wyczuć, gdzie położony jest środek ciężkości danego motocykla. Tutaj niestety jest mi obojętne, czym pojadę, ponieważ wszystkim jedzie mi się tak samo, nawet Hondą, która wcześniej była dla mnie zbyt narowista, a tutaj jedzie tak samo gładko jak Yamaha lub Ducati. Z bólem muszę to przyznać, ale jest to dla mnie ogromny krok wstecz. Oczywiście szybko można się do tego przyzwyczaić i po tak naprawdę kilku okrążeniach nie zwracałem już uwagi na lekkość motocykli, ale nie o to tutaj chodzi. Powinniśmy czuć, że każdy motocykl jest wyjątkowy, że ma swoją masę i wtedy naprawdę zabawa jest przednia. Milestone, proszę, spójrz jeszcze raz na poprzednie MotoGP 22 i wyciągnij dobre wnioski. Na osłodę na pewno niektórych ucieszy fakt, że w MotoGP 23 motocykl jest zdecydowanie mniej wywrotny. Podczas kontaktu z innym zawodnikiem nie wywracamy się od byle muśnięcia. Znacznie rzadziej puszcza nam także przód i w wielu przypadkach najeżdżając na betonki po wewnętrznej jesteśmy w stanie wyratować się od upadku. Swoją drogą betonki przestały nas krzywdzić. W końcu w większości można na nie najechać i motocykl nie zaczyna latać jak na rodeo lub od razu upadać. Tutaj możemy przez nie po prostu przejechać, ewentualnie wpaść w lekkie wibracje, ale nie kończy się to tragicznie. Tak, w szybkich łukach na Misano można się już nie bać jechać na pełnym gazie. Wracając jeszcze do osiągów, zaznaczę, że poziom poszczególnych teamów jest dość zabawnie dobrany. Taka Monster Yamaha ma 95%, a wiemy w jakim miejscu się obecnie znajduje. GasGas ma znacznie większy performance aniżeli oba motocykle teamu LCR. Przy czym ci drudzy na żywo regularnie łapią się w punktach i zaliczają solidne wyniki, a GasGas niestety jest gdzie jest. Myślę, że przydałaby się tutaj mała aktualizacja. Technicznie gra jest wykonana dobrze. Oczywiście drobne błędy się zdarzały, na przykład z wariującym autopilotem, ale nie jest to coś, o czym Milestone nie wie, więc wierzę, że Włosi jeszcze to doszlifują. Udźwiękowienie, jak i grafika nadal stoją na bardzo dobrym poziomie. Wydaje mi się, że teraz MotoGP wygląda nawet jeszcze trochę poważniej i bardziej realistycznie. Pierwszy raz od wielu lat mam porządny zgrzyt. Z jednej strony, jak już zapomnę o tym, co wcześniej wymieniłem i po prostu skupię się na graniu, wyłączając umysł, to jeździ mi się nawet nieźle, choć gorzej niż MotoGP 22. Oczywiście w czasówkach, bez AI. Ale gdy tylko przypomnę sobie, co jest nie tak i zaczynam myśleć o tym, co czuję pod padem i co widzę na ekranie, to niestety już zaczynam tęsknić za poprzednią odsłoną. Patrząc na całokształt, to MotoGP 23 faktycznie może nieźle sprawdzić się w e-sporcie i wyrównać szanse pomiędzy graczami, choć nadal podłubałbym w fizyce, natomiast na chwilę obecną gra singlowa trochę mija się z celem. No nic. Pamiętajmy, że to wciąż nie jest gotowa gra i wierzę, że Milestone wysłucha moich i kolegów po fachu wskazówek, poprawiając jeszcze to i owo do premiery, a wiemy, że jest to możliwe. Pamiętacie, jak w MotoGP 20 motocykle miały przesadzoną siłę hamowania i niemal każdy kontakt z klamką hamulca na końcu prostej powodowało stopień? No właśnie, społeczność głośno zwróciła na to uwagę, a Milestone to poprawił z kolejną aktualizacją. Wierzę, że tutaj będzie podobnie. Wstępnie jestem gdzieś pomiędzy zachwytem a rozczarowaniem, dlatego z ostatecznym osądem poczekam do wersji premierowej, którą z pewnością ponownie dla Was zrecenzuję. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć.